I give and bequeath the remainder of my estate unto Mrs. Hemphill's home for abandoned pussy. Perhaps Watson and I might first have a look at the scene of the crime. Shall I accompany you? Perhaps not. The perfect locked room mystery. Are you joking? Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando, i jest ze mną znów Bogusia Szewczyk. Witam Ciebie bardzo serdecznie, Bogusiu, cześć. Witam Ciebie, drogi Watsonie, i witam wszystkich słuchaczy. Cześć. To z Szymasem, takie żarty, ja nigdy o tym nie pamiętam. Drogi Holmesie. Tak, dzisiaj porozmawiamy o Sherlocku Holmesie i Stephenie Kingu, czyli o filmie amatorskim Doctor's Case, który jest ekranizacją opowiadania Sprawa Doktora, które możecie w Polsce czytać, przeczytać w zbiorze Marzenia i Koszmary. Ono pierwotnie zostało napisane do takiej antologii The New Adventures of Sherlock Holmes z 1987 roku. Co ciekawe, ja całkiem niedawno, kilka miesięcy temu, mówiłem, że Joe Hill napisał bardzo podobne opowiadanie, też Holmesowe, też do antologii Holmesowej, także to rodzinne widać. Rodzinna tradycja. To jest film z 2018 roku, trwa 65 minut, jest zrobiony przez Baker Street Cinema, taką kanadyjską, amatorską czy półamatorską wytwórnię filmów, ludzi, którzy byli odpowiedzialni za festiwal Stephen King Rules, który całkiem niedawno zapełnił nam 3 noce. I to jest całkiem profesjonalny film, ale o tym powiemy za chwilę. Filmu w zasadzie nie da się obejrzeć. Tak jak wszystkie dolary, on jest niedostępny. Ale ja ci powiem, że ja myślę, że jednak będziemy chyba rozmawiać spoilerowo, czy nie? Właśnie chciałam się zapytać. Czy chcesz podzielić to na... Nie. Myślę, że nie ma sensu. No, żeby to bez, bo ja mam tutaj spoilerów. Zastrzeżenia już na etapie opowiadania i raczej nie chcę tutaj krążyć wokół tematu i mówić, że potem to rozwinę i potem, bo to jest jeden wielki chaos. Także będą spoilery, to są spoilery do opowiadania, bo film jest w zasadzie jeden do jednego odtworzeniem fabuły z opowiadania. Tam dosłownie mikroskopijne jakieś może zmiany są, ale to jest w zasadzie ta sama sprawa. Dobra, wiesz co, zanim przejdziemy do filmu, czy ty w ogóle, chociaż ja nie wiem, czy chcę poruszać ten temat, bo ja będzie to mocno upokarzające dla mnie. Jaki jest twój stosunek do Sherlocka Holmesa? Uwielbiam, bardzo lubię. Tu w ogóle w przypadku tej sprawy doktora to zdarza się kilka moich takich fascynacji, bo z jednej strony i King, i Sherlock Holmes, którego bardzo, bardzo uwielbiam, i też już od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem nagrywania podcastów. Nawet mam tytuł tego cyklu, takiej serii nagrań, w której omawiałabym różne rzeczy związane z Holmesem i z tym, jak ten bohater był przetwarzany w różnych dziełach kultury i nie tylko. Wow. To masz pilota. Właśnie, tak. Tak nawet podchodziłam do tego nagrania w taki sposób, że myślałam właśnie, że to będzie taka rozbiegówka, takie wprowadzenie, bo jeśli chodzi o Sherlocka Holmesa, to jest moja pierwsza detektywistyczna miłość, taka literacka. To jest jeden z takich pierwszych bohaterów, których poznałam, jak zaczynałam swoją przygodę w ogóle z czytaniem książek, to Holmes był właśnie jednym z tych pierwszych i od razu właśnie taka fascynacja właściwie na całe życie. Tutaj jeszcze też dodatkowo włączy się miłość do Archiwum Mix w przypadku całego tego projektu filmowego, bo tam też pojawi się aktor, więc sporo takich stycznych punktów tutaj przy tym projekcie się pojawi, co jest w sumie ciekawą sprawą. A Holmes tak, jak najbardziej uwielbiam zabawy tym bohaterem. Podoba mi się szalenie to, jak taka fikcyjna postać jest nadal żywa w popkulturze i odkrywana na nowo i przetwarzana przez twórców. Raz wychodzi to lepiej, raz wychodzi to gorzej, ale zawsze gdzieś tam ten Holmes jest w świadomości miłośników i literatury, i filmu, i komiksów żywy, i to wydaje mi się szalenie fascynujące, bo ten bohater jest fascynujący też z powodu tego, że ma właśnie takie
nadnaturalne wręcz możliwości w analizowaniu spraw kryminalnych. Ja zresztą bardzo często myślę o Holmesie w kategoriach superbohatera, takiego pierwszego superbohatera, którego poznałam, więc tak, Holmes jak najbardziej, mogłabym długo na jego temat mówić, ale to nie po to się tu zebraliśmy, więc tak, Holmes uwielbiam. I tyle. No ja ci powiem, że tak jak zwykle, to ja jestem w Radiu SK jakimś tam znawcą, powiedzmy, tematu, a często zapraszam rozmówców, dla których to jest pierwszy kontakt. Tak, ja się wychowałem ogólnie w rodzinie wielbiącej kryminały. U mnie siostra i moja mama to były fanatyczki tych starszych kryminałów i od dziecka pamiętam, że wiesz, gdzieś zawsze w domu leżała na stole książka Agaty Christie albo właśnie jakiś Sherlock Holmes. My od dziecka spędzaliśmy takie święto domowe, to był czwartek wieczorem, bo kiedyś jak ja byłem dzieckiem, to w czwartki na chyba Dwójce leciały kryminały. Co prawda to tam czasami były sensacyjne seriale, no ale zawsze jakąś sprawę rozwiązywali, nie? Czy to tam Dempsey Makepeace, czy Kojak, czy tak, Columbo, prawda. Czy inne tego typu seriale. I czwartek to było po prostu święto w domu, święto, nie? Kryminały. Wszyscy zasiadali i oglądali kryminały. I do dzisiaj tak mam. Wracam do domu i widzę u siostry w pokoju regał Agaty Christie, zejdę do mamy, widzę półki z Agatą Christie, widzę całe kolekcje, wiesz, płyt, seriali z Sherlockiem Holmesem, które wychodziły, nie? I ja to chłonąłem siłą rzeczy. Oglądałem chyba wszystkie seriale, albo, nie wiem, jeśli to był jeden serial, to cały, ale ten nowy też widziałem w większości. Oglądałem za dzieciaka Piramidę Strachu nawet, czyli tego młodego Sherlocka Holmesa, co tam Spielberg był producentem. No ja go bardzo lubiłem za dzieciaka. Ale zmierzam do tego, że ja chyba nigdy nie czytałem Sherlocka Holmesa. No, to taka gorzka puenta. Znaczy możliwe, że raz przeczytałem, bo wiesz co, ja miałem taki moment, że chciałem sprawdzić różne rzeczy i na pewno raz przeczytałem w życiu jedną książkę Agaty Christie, nie pamiętam jaką, ale przeczytałem i bardzo możliwe, że wtedy też przeczytałem jakiegoś Sherlocka Holmesa, bo chciałem to sprawdzić, nie? Ale kompletnie nie pamiętam, co to było, jeśli coś było i nie znam po prostu literacko tej postaci. Jest to dla mnie trochę żenujące. Nawet jakiś czas temu postanowiłem się z tym zmierzyć i w formie audiobooków sobie tam namierzyłem wszystkie książki, jakie wyszły, bo to w audiotece jest w kilku wersjach niektóre. Tak, i zacząłem słuchać Studium w Szkarłacie, zacząłem słuchać, ale tam przesłuchałem z godzinę czy dwie, także w ogóle nie można mówić, żebym to... Chociaż to jest krótkie akurat, to tam ma 5 godzin, czy to chyba mniej przesłuchałem, wiesz, ze 40 minut pewnie, bo nie doszedłem jeszcze do żadnego sedna. Także w moim przypadku jest to dziewiczy teren, jakkolwiek dziwnie by to zabrzmiało, chociaż wiesz, znam dobrze, no bo widziałem seriale, znam te sprawy, wiem jak tam się toczyła historia z jego śmiercią, z jego zmartwychwstaniem i tak dalej, bo to było w serialu, nie? No ale wiesz, to jest w sumie zaskakujące, bo ja też często o Sherlocku Holmesie myślę właśnie w takich kategoriach, na ile ta postać jest właśnie znana literacko, bo on jako taka figura właśnie popkulturowa, no to ma jakby określone cechy i wydaje mi się, że sporo miłośników Sherlocka Holmesa może mieć podobny problem jak ty, czyli po prostu nie kojarzyć na przykład tego literackiego pierwowzoru. Ale on się pojawia w późniejszych jakichś pracach innych autorów, którzy naśladowali Conan Doyle'a, albo też pisali te opowieści na nowo, tworzyli jakieś nowe przygody, albo przygody starego Holmesa, właśnie tak jak przywołałeś tę Piramidę Strachu. Holmes też się pojawia przecież w przeróżnych komiksach, zarówno jako główny bohater, jak i tam poboczny, więc to jest taka postać, która faktycznie żyje, a w przypadku tej jej wersji literackiej autorstwa Sir Artura Conan Doyle'a, to jest też problem pewnego rodzaju, wynikający z języka, który też gdzieś tam do pewnego stopnia może być problematyczny dla współczesnego odbiorcy, no bo tu sporo właśnie, jak będziemy rozmawiać o opowiadaniu Kinga, to też gdzieś tam ten element stylizacji, przetwarzania tego oryginalnego stylu Conan Doyle'a też także w pracy Stephena Kinga się znajduje, więc no to też wydaje mi się, że no, dla takiego współczesnego odbiorcy to ten język Conan Doyle'a może być też do pewnego stopnia problematyczny.
problemem. Ja bardzo żałuję, że tego nie przeczytałem właśnie kiedyś, tylko że ja za dzieciaka byłem czarnomowcą w rodzinie i nie czytałem. Ja zacząłem czytać w wieku tam 14-15 lat i to było wtedy, gdy był boom horrorowy i ten cały szrot horrorowy wylał się w Polsce i w zasadzie, wiesz, no te zainteresowania mi zostały do dziś, tak jak od tego zacząłem, tak rzadko kiedy sięgałem po coś starszego, chyba że w temacie horroru właśnie Frankenstein czy Dracula, czy tego typu rzeczy, a po Holmesa jakoś nigdy nie, pomimo tego, że wiesz, że ja wszedłem w kryminały w pewnym momencie, ale bardziej w te współczesne, bardziej thrillery, nie? Z jakąś sprawą kryminalną, tego typu rzeczy. I często szukam takich książek, przynajmniej jak dużo audiobooków słuchałem w pracy, to szukałem właśnie kryminałów, żeby tam sobie na dzień umilić, ale no mówię, no Holmesa jakoś nie, i żałuję, że kiedyś nie, bo podejrzewam, że teraz jakbym do tego przysiadł, to by nie sprawiło takiej frajdy, nie odegrałoby takiej roli i raczej pewnie przeszłoby bez echa, po prostu bym przez to przeleciał i tyle. Ja kojarzę, że Holmesa czytałam też w szkole podstawowej, wiesz, bo nadal chyba w kanonie lektur szkolnych jest jedna powieść detektywistyczna i ja pamiętam, że czytaliśmy chyba dwa opowiadania Holmesa w szkole, nie pamiętam w której klasie, szóstej czy siódmej bodajże, to na pewno był Błękitny Karbunkuł i Pięć Pestek Pomarańczy. To takie też właśnie jedne z tych łagodniejszych spraw Sherlocka, bez tam jakichś drastycznych szczegółów, takie po prostu rzeczy, które młodszy czytelnik też może łyknąć. Także to, jak miałabym sobie jeszcze przypomnieć właśnie te moje początki z Holmesem, to też o dziwo gdzieś tam w lekturze szkolnej Conan Doyle też się znalazł, przynajmniej takie mam skojarzenie. Ja sobie w ogóle nie przypominam, żebyśmy mieli Holmesa jako lekturę, ale też ja byłem łobuzem w szkole i lektur przeczytałem tyle, żebyś tam na palcach jednej ręki policzyła i to licząc podstawówkę i liceum. Także w ogóle sobie nie przypominam, żeby był Holmes. No ale dobra, koniec tego żenującego zwierzania się. Przejdźmy do opowiadania w skrócie, czyli do historii, jaką tutaj mamy. To jest historia zamkniętego pokoju. Czyli znaczy w ogóle wspomina to dorosły, stary dr Watson, zarówno w opowiadaniu, jak i w filmie, ale to do filmu przejdziemy, bo tutaj to istotna rola. I jest to historia zamkniętego pokoju, gdzie mamy rodzinę Holly. Albert Hall, głowa rodziny, ogłasza swoim dzieciom i swojej małżonce, że zmienił testament i wszystkie pieniądze przepisuje kotkom, czyli jakiejś tam organizacji zajmującej się jakimś, to jest jakieś schronisko jest czy coś, nie wiem, nie pamiętam, mniejsza o większość. Mamy tą rodzinę, która go nienawidzi, to jest William Hall, Jory Hall, i Stephen Tabitha Hall. Hall, córka, przy czym jej nie było w opowiadaniu. No Tabitha jest w filmie, to takie drobne zmiany, bo w sumie w filmie jest motyw molestowania seksualnego Tabity, czego w opowiadaniu nie było, bo w opowiadaniu nie było Tabity. Nie? No i Lady Hall, czyli jego żona. I Albert ginie w pokoju. W momencie, gdy ogłasza tę swoją decyzję rodzinie, wychodzi, idzie do swojego pokoju, trzaska drzwiami, zamyka je, a potem nagle słyszymy krzyk i zbiega się zarówno rodzina, jak i służba i znajdujemy zwłoki. No i inspektor Lestrade podjeżdża do Holmesa, streszcza mu całą sprawę, to jest w zasadzie większość opowiadania i też większość filmu, bardzo dużo tutaj mówią, on to wszystko opowiada całą historię tej rodziny, opowiada jak znaleziono zwłoki, no i nasi bohaterowie jadą do tego domu i gdy wchodzą do pokoju, to Watson rozwiązuje sprawę. Bo tak jak w tytule, to jest sprawa doktora. Watson wpada na rozwiązanie, jak doszło do tego morderstwa. No i to może ty przejmij pałeczkę i trochę o tym opowiadaniu pod kątem właśnie Sherlockowym, pod kątem pisania, to co mówiłaś, że już tam sygnalizowałaś, że do tego nawiążesz. No właśnie, ja przede wszystkim chciałabym się ciebie zapytać jako specjalistę od Stephena Kinga, czy ty w tym całym tekście w sprawie doktora czujesz styl Kinga? Czy są jakieś takie momenty, w których podczas czytania trafiłeś na jakieś takie zdanie i sobie myślałeś, cholera, King! To ty. Wiesz co, czytałem to już te kilka miesięcy temu, więc trochę nie pamiętam, ale chyba nie. Chyba właśnie czuć, że piszę stylem innego pisarza, nie? Że jakoś tam próbuję się w te ramy wbić.
No właśnie, ja chciałabym się do tego troszeczkę odnieść, bo wydaje mi się, że sprawa doktora jest świetnym przykładem pastiszu, czyli tej prozy takiej naśladowniczej, w której, co zaskakujące, Stephen King faktycznie w dość umiejętny sposób odtworzył prozę i sposób pisania Artura Conan Doyle'a, co było dla mnie naprawdę sporym zaskoczeniem. Chociaż ja w paru momentach miałam takie... łapałam się na czymś takim, że niektóre rzeczywiście sformułowania kojarzyły mi się mocno z Kingiem. To tak jakby przykryć na przykład wszystko folią i spod tej folii jakaś taka ręka właśnie próbowałaby się wybić i coś tam capnąć, ale na tyle delikatnie, żeby tej folii nie przebić. Gdzieś tam na tej płaszczyźnie to wszystko się ślizgało. Pod kątem fabularnym to jest naprawdę zgrabna, ciekawie napisana intryga, fajnie rozpisana historia i szalenie podoba mi się to, że Kingowi udało się wprowadzić do tej opowieści sporo takich elementów poszerzających trochę uniwersum Sherlocka Holmesa, bo mamy tutaj przecież cały wątek z alergią Holmesa na koty, bo w tym domostwie, w którym dochodzi do zbrodni, to jest aż 10 kotów. Też ostatnio tak wydaje mi się to ciekawe, że w prozie Stephena Kinga sporo tych kotów się pojawia. To też może być temat na dobry podcast i na czytanie jego twórczości pod tym kątem. On sobie z tego zażartował w Londynie, wiesz, jak byliśmy. Zażartował co w Londynie, czytał fragment historii Lizzie, gdzie ona znajduje martwego kota w skrzynce na listy. W serialu znalazła ptaka, kruka martwego w powieści kota i tam sobie coś żartował właśnie, że w każdej powieści Kinga musi się pojawić martwy kot. W sumie nie, takie trochę bez sensu, bo raczej się rzadko się pojawia martwy kot, ale jakiś tam sobie żarcik o kocie właśnie puścił. No to, ale jakby tak faktycznie spojrzeć na tę jego twórczość szerzej, to gdzieś tam te koty się istotnie pojawiają. Zagadka rzeczywiście bardzo fajna, chociaż ja w przypadku literatury kryminalnej też mam coś takiego, że bardzo rzadko zdarza mi się odgadnąć rozwiązanie, a w przypadku tego właśnie opowiadania wpadłam na nie od razu, więc gdzieś tam pod kątem konstrukcji tej fabuły i komplikowania całej tej zagadki, to jednak King jakoś tak podrzucił zupełnie przypadkowo taki trop, na który można wpaść faktycznie od razu, jeśli jest się takim dość uważnym czytelnikiem. Co ciekawe, też strasznie podobają mi się te wszystkie sytuacje na linii Watson i Holmes, bo mam takie wrażenie, że Kingowi udało się wprowadzić sporo jakichś takich komediowych momentów pomiędzy tymi postaciami. Jak jeszcze do tego wszystkiego dorzucimy właśnie inspektora Lestrada i tę całą wzmiankę dotyczącą tego, że Holmes tak w głębi serca jednak go nienawidził, ale nie przyznawał się do tego, bo to są jednak niskie emocje, a on był ponadto. Ja się strasznie śmiałam właśnie w tym momencie, jakoś tak bardzo, bardzo mocno mnie to rozbawiło. To jest naprawdę dobry tekst i ja próbowałam sobie przypomnieć, kiedy czytałam go po raz pierwszy, bo generalnie tego zbioru Marzenia i koszmary to wydaje mi się, że w całości nie przeczytałam chyba nigdy. W moim domu to ta książka służy za... Wiesz, że ja też? Safe. No, tak. Ale ja, wiesz, kiedy Hubertowi kiedyś napisałam, do czego w moim domu służy tom Marzeń i koszmarów i strasznie się z tego nawijałeś, z tego co pamiętam, bo to jest taka książka, w której chowam oszczędności. Jak mnie ktoś teraz odwiedzi w domu, to będzie na półce Szukam marzeń i koszmarów. To nie jest książka, którą czytam, tylko książka, do której chowam pieniądze, które gdzieś tam znajduję w różnych miejscach. Już zapomniałem o tym, wiesz, z moim pojęciem jest krucha, ale w sumie fajne, nie? Tytuł, twoje marzenia, ale i też koszmary. Czasami koszmary, jak masz tylko dyszkę na przykład do włożenia, nie? No. Wiesz co, ja ci powiem tak, bo ja też nie pamiętam, znaczy ja pamiętam dokładnie, kiedy przeczytałem pierwszy raz, ale to za sekundę. Te relacje między Watsonem a Holmesem, one są bardzo fajne i to jest świetnie też w filmie zrobione. Mm-hmm. Ja dzisiaj sobie ten film powtórzyłem drugi raz i na początku, wiesz, Watson jest tym takim głupawym, nie? Tym takim głupiutkim tam, który co rzuci, to w zasadzie się myli i coś tam błędnie powie, ale na końcu jest to super zrobione. Gdy on zaczyna wykładać tę sprawę, to widać, że Holmes faktycznie siada i to go cieszy i to go raduje i w ogóle zapomina
wspomina o tej swojej alergii, nawet na chwilę jest tak z tym zafascynowany i go gdzieś tam widać, że szanuje i broni i przed tym inspektorem również każe mu, no to, tak jak on też wchodzi na początku, co Watson rozwiązał, no co ty, no przecież podsuwał nam tysiące rozwiązań, wszystkie zawsze były błędne, i on go ucisza i mówi stop, nie? Teraz ten człowiek będzie mówił, ja znam Watsona lepiej niż ty, i mi się strasznie podobało, jak on siedział na tym fotelu i słuchał, i momentami jak dziecko reagował, a momentami z taką dużą fascynacją i szacunkiem dla Watsona, fajnie to wyglądało. Natomiast ja ci powiem, że samo opowiadanie, ja mam jednak dużo zastrzeżeń. Ten początek, to wszystko jest okej, ale rozwiązanie sprawy, pamiętam, że czytałem to w liceum i mi się wtedy strasznie nie podobało. Teraz jak czytałem to drugi raz, całkiem niedawno, no te kilka miesięcy temu, bo chciałem sobie powtórzyć całe marzenia i koszmary, nadal byłem na nie i już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, chyba wiem, o co chodzi. Poczekam. Dokładnie o dwie rzeczy. Po pierwsze, King mówi w notce na koniec, że chciał, żeby ten doktor zagrał pierwsze skrzypce, że chciał, żeby chociaż raz on był tym głównym bohaterem, który coś zrobił. No dla mnie to jest trochę nieudane, bo tej sprawy tutaj w zasadzie nie ma. Ty mówisz, że wpadłaś na nią szybko, ale tutaj nie ma żadnego dochodzenia. Oni wchodzą do pokoju, który morderca musiał opuścić na szybko, więc go nie posprzątał, więc w zasadzie dowód przyznania do winy leży przed oczami i tylko trzeba go znaleźć. No i to, że akurat Watson pierwszy go zobaczył, no to nie jest rozwiązanie sprawy, nie? Wiesz, Holmes zobaczyłby go za 15 minut. Ale to jest przecudowne, co mówisz, bo zobacz sobie, w jakim świetle to stawia cały Scotland Yard, skoro rozwiązanie zagadki jest rzeczywiście tak bardzo widoczne, no to ten inspektor Lestrade rzeczywiście jest albo ślepy, albo po prostu totalnie niekumaty, że nie wpadł na to i przyjeżdża właśnie do Holmesa w deszczowy dzień, w odkrytym powozie i mu tam krzyczy, że tutaj nareszcie trafiła ci się taka sprawa, o jakiej marzyłeś i w ogóle, bo generalnie pod kątem konstrukcji całej sprawy, to szalenie mi się podobało to, że to jest taka klasyczna detektywistyczna opowieść z ograniczoną liczbą podejrzanych, i fajne w opowiadaniu jest też to, że my tych podejrzanych nie widzimy, my ich nie spotykamy, my ich poznajemy poprzez relacje innych bohaterów. Lestrade opowiada o tym, że oni są tacy, na przykład doszło tam do jakiejś rozmowy, ale to wszystko jest taka, wiesz, historia przetworzona, i to też pod kątem konstrukcji całego tego tekstu wydało mi się ciekawe właśnie, jak King na to wpadł. No dobra, ale zdarzyły mu się też potknięcia, i tym drugim potknięciem, które ci przeszkadza, jest... Jest, i tutaj właśnie już spoiler do opowiadania. No jest całe rozwiązanie sprawy, w sensie podoba mi się to, jak potem oni po sznurku idą i się okazuje, że nie tylko ten bohater, tylko jeszcze kolejny i kolejny i kolejny, i ostatecznie wszyscy za tym stoją, ale ten rysunek, czyli, bo tutaj mamy coś takiego, że gdy Albert Hall wracał do swojego zamkniętego pokoju, zanim do niego wszedł, to jeden z jego synów, Jory, wbiegł wcześniej i schował się za takim stoliczkiem. Przy czym, żeby nie było go widać, a że Jory był artystą, malarzem, on namalował taki mural, czyli namalował wykładzinę, namalował nogi tego krzesła i tak dalej, i się za tym schował. Po pierwsze, nie wiem, kiedy to zrobił i kiedy to przygotował, bo w filmie to jest w ogóle przyklejone tak mocno, jakby to już było dużo wcześniej przygotowane na wszelki wypadek, bo raczej nie zrobił tego w ciągu kilku sekund, ale to jest pierdoła. Coś takiego nie ma prawa zadziałać. I ja w opowiadaniu miałem z tym problem i bardzo chciałem zobaczyć, jak to będzie zrobione w filmie, bo mi to kompletnie nie grało, no bo wiesz, wchodzisz do pokoju i taki mural działa tylko z konkretnego jednego punktu widzenia, nie? Przejdziesz dwa kroki i wszystko się rozjeżdża, rozsypuje, się rozpada, nie? Tak. No, rozpada, no nie może, to nie może działać, nie? I mi to totalnie nie grało, no mówię, no kurde, no przecież widzimy w trójwymiarze, nie? Jak mamy, nie wiem, ustawimy sobie dwie ręce przed oczami tak, żeby one się pokryły, to wystarczy, że odchylimy głowę 10 centymetrów w bok i one już są inaczej, nie, ułożone, a tutaj te nogi są cały czas tak samo tego stołu. I jeszcze on namalował
cienie i te cienie też są tak samo, a w filmie właśnie... jeszcze on z tymi cieniami wyjechał przecież, nie? Tak. Bo jeszcze położył paski na wykładzinie, które miały być dalszą częścią tych cieni, co już w ogóle się totalnie rozjedzie, bo zrobisz krok i te cienie już się nie zgadzają, nie? Już nie grają ze sobą. Mm-hmm. I to mi totalnie nie grało w opowiadaniu. Ja sobie tego nie mogłem wyobrazić, bo cały czas sobie wyobrażałem, że ten facet wchodzi do pokoju, no i tam, wiesz, jest to na widoku, nie? I mm-hmm. zastanawiało mnie, jak to zrobią w filmie. W filmie ostatecznie trochę z tego wybrnęli, bo po pierwsze ten pokój jest tak zagracony różnymi starymi meblami, że to faktycznie można nie zwrócić uwagi. Chociaż wydaje mi się, że kątem oka by się zobaczyło, że coś jest nie tak, coś się nie rusza. A też, wiesz, no kurde, skoro tam jest tyle gratów, to on się mógł za kotarą schować, za zasłoną, za czymkolwiek, nie? No ale wiesz, tu jest powiedziane, że Lord Hall jest osobą podejrzaną, więc on w momencie, wiesz, wchodzenia do pokoju, to też mógł się porozglądać, mógł posprawdzać, popatrzeć, czy na przykład ktoś tutaj czegoś... Ja podejrzewam, że to był ten typ człowieka, który zauważyłby przesuniętą kartkę u siebie na biurku. Tak bardzo nienawidził swojej rodziny i chciał ją złapać na jakiejś takiej właśnie kombinacji. Ja mam problem z inną rzeczą, bo to o czym wszyscy... Ale wiesz co, jeszcze to tylko zakończę. Dobra. Bo to jest też trochę tak, jak ja opowiadałem o kręceniu Mandalorianina, że kręcili go nową techniką, czyli w kapsule, gdzie wyświetlany część, tło całe było wyświetlane na ścianach, a część rzeczy była zbudowana. I tam na ruch kamery to tło odpowiadało, ono się zmieniało. Tu ono się nie mogło zmieniać i... W filmie co zagrało, to, że to faktycznie wygląda rewelacyjnie. Ja sobie cały czas wyobrażałem ten obraz jako takie, wiesz, no coś mocno odróżniającego się od tła. I się zastanawiałem, może to jest sama wykładzina na tym obrazie, może ten stolik tak stał, że wiesz, że nic nie było za nim widać, innych mebli, sama wykładzina i to bym wtedy kupił. Mówię, może to było tak, ale no jednak te cienie są tam. A w filmie to naprawdę wygląda świetnie. Wydaje się, że coś jest nie tak, ale tego nie widać, nie? Co to jest nie tak. Tylko, że w filmie zrobiono też sztuczkę taką, no bo ta kamera cały czas to nagrywa z tego samego punktu. Ta kamera się nie rusza. Ona jak pokazuje nam stolik, to jest statyczna z danego punktu i wiesz, to wygląda super, to wygląda fajnie, ale to jest też sztuczka, nie? Która ma nas zmylić. Także jestem w sumie zadowolony, jak z tego wybrnęli w filmie, bo materiał wyjściowy mieli taki, więc zrobili to naprawdę dobrze. No ale nadal moja głowa to przetwarza w taki sposób, że to nie miało szans zagrać. No ale wiesz, te historie o Sherlocku Holmesie są bardzo często takimi opowieściami, które trochę naginają wiarygodność. Też jest tam wiele takich przypadkowych jakichś tropów, które Holmes zauważa, wiesz, po przetarciu na bucie albo plamie na płaszczu jest w stanie stwierdzić, gdzie bohater był i na przykład, że jadł tam kolację gdzieś albo, że pracuje jako powiedzmy tam, no, ale wiesz, nie wiem, to jest wpisane w tę postać, nie? Tak jak powiedziałaś, że on jest super bohater. To jestem w stanie kupić. I natomiast ja w przypadku tego opowiadania, w ogóle szalenie mi się fajnie to czytało po raz kolejny i właśnie ten moment, kiedy tam jest wspomniane, że od kilku miesięcy pada deszcz i w ogóle jest tam masa chmur, a oni wchodzą do tego pokoju i jest opis właśnie, że tak pod stolikiem tam te cienie, mówię, jest, mam cię, to tu się to nie zgadza. Natomiast ja mam problem z tym, że dla mnie rzeczą najbardziej niewiarygodną w całej tej historii... A, to ty tak na to wpadłaś, tak. Poczekaj, jeszcze raz ci przerwę. Tak, czyli, że to tak, już wcześniej właśnie, było powiedziane, że są cienie. A, czyli tu była taka sugestia, żeby to odgadnąć. To nie wiedziałem, to nie zwróciłem uwagi. Dokładnie, mi się to wydawało też takie głupie, że te cienie, no po cieniu, ale no dobra, rozumiem. No ale to w sumie to szacun. Po cieniu, ale Watson rozgląda się po pokoju w sumie, nie? Wiesz, on się rozgląda po pokoju i tam jest bardzo mocno podkreślane to, że pada, że jest niebo zachmurzone i że nie ma słońca, nie? No tutaj, że tak, że stolik, nogi i cienie, nie? Mówię tak, to jest właśnie ten element. Ja mam problem z tą chwilą, kiedy Jory wbiega do pokoju, żeby się ukryć. To jest dla mnie właśnie ten moment taki, kiedy no, myślę sobie, że kurczę, faktycznie tutaj albo to był splot jakichś wyjątkowo korzystnych okoliczności dla tego przestępcy, albo rzeczywiście tutaj autor próbuje moją wytrzymałość jako czytelnika, bo nie chce mi się wierzyć, że Lord Hall by go nie zauważył.
pomimo tego całego tłumaczenia, które się potem pojawia, że on był osobą schorowaną i że patrzył na nogi, i że nie zwraca uwagi i tak dalej, i tak dalej. A po drugie, to jest też postać, która jest opisywana jako człowiek ułomny, z, wiesz, krzywymi nogami i w ogóle. I z powodu właśnie tej ułomności wydaje mi się to jeszcze dodatkowo no, niewiarygodne. Tak. No po prostu, ja nie wiem, jaki on zwinny musiałby być i jaki szybki, jaki po prostu, wiesz, to jak błyskawica by musiał przelecieć, żeby... Zresztą tam też jest przecież coś takiego jak pęd powietrza przy ruchu, albo na przykład jakieś stuknięcie butem, czy nie wiem, szurnięcie o dywan, no to aż mi się wydaje niewiarygodne, że po prostu... parował do tego pokoju niezauważony, zdążył przeskoczyć przez ten stolik i ukryć się pod spodem za właśnie tą całą, za całym tym obrazem imitującym właśnie tło, nie? To, tak, to mi się wydaje takie bardzo właśnie naciągane i niewiarygodne, ale jako czytelnik właśnie prozy Conan Doyle'a i fanka Sherlocka Holmesa jestem w stanie to no, wziąć na klatę, zmierzyć się z tym i stwierdzić, że to jest naprawdę ciekawy tekst, mimo wszystko, mimo właśnie tych jakichś takich nielogiczności. No, no, spoko. Ja nie jestem jakoś bardzo rozczarowany. Nie, po prostu mnie to tak zawsze mierdziło, wkurzało, że to mi nie grało, nie? Ale mówię, w filmie z tego całkiem nieźle wybrnęli i może w sumie sobie tak przejdźmy jeszcze dwa zdania o filmie. Okej. Zanim do fabuły, to powiedzmy, bo tutaj się troszeczkę zmienia w tym sensie, że w opowiadaniu Watson po prostu pisał. Znaczy my jeszcze nie zostawiamy opowiadania, nie? Płynnie sobie o tym będziemy rozmawiać, ale jednak spotkaliśmy się, żeby pogadać o filmie, więc zrobię wstęp. W opowiadaniu Watson po prostu spisywał swoje historie, jak to zawsze miał w zwyczaju. No, jak to Watson. A w filmie jest to troszeczkę zmienione, bo w filmie widzimy starego Watsona, 50 lat po tej sprawie, jest rok 1939, trwa wojna i widzimy starego Watsona w takim szpitalu wojskowym, do którego przychodzi pielęgniarka. I to jest nam naprzemiennie pokazywane, czyli sprawa zamkniętego pokoju z 1889 roku i to, co dzieje się w tym szpitalu wojskowym w 1939. I tak jak powiedziałaś, starego Watsona gra William B. Davis, czyli palacz z Archiwum X, a panią pielęgniarkę, czyli kapitan Norton, która potem wyjaśnimy kim jest, gra, albo może i zaraz, gra Denise Crosby, czyli Rachel Creed z pierwszej ekranizacji Cmentarza dla zwierzaków, czy też aktorka, która ostatnio pojawiła się w Creep Show. Ona też grała oczywiście w Star Trek Next Generation i w wielu innych produkcjach można ją było zobaczyć. I powiem ci, że ten wątek gra fantastycznie. To są w ogóle rewelacyjni aktorzy jak na Dollar Babies. To są świetne, wiesz, takich nazwisk nie ma raczej w dolarach. Także tu mamy profesjonalnych aktorów. W tym panelu po projekcji filmu pytali Denise Crosby, jak to się w ogóle stało, że ona się znalazła w takim projekcie. No i ona mówi, że była BakerCon to się chyba nazywało, czy Bakerville, nie wiem, gdzieś tam była na jakimś konwencie i po prostu on ją zapytał. I mówi, no jak nie zapytasz, to się nie dowiesz, nie? Tam ten reżyser mówi, że jego ojciec zawsze powtarzał, że jeśli nie zapytasz, to odpowiedź zawsze będzie nie, więc trzeba popróbować. No i udało mu się ściągnąć takie postacie, ale powiem ci, że ten, wiesz, no my uwielbiamy palacza, nie? No z racji naszych zamiłowań do Archiwum X, ale tak czy siak to się świetnie ogląda. Bardzo fajnie to zrobiono, że jest tak właśnie przeplatane i wiesz, mamy tych aktorów, którzy grają naprawdę fantastycznie, starego Watsona i panią kapitan Norton. Tak, oni oboje to są tacy wyjadacze już telewizyjni, chociaż też szalenie zaskoczyłam się tym, że wszyscy ludzie, którzy byli zaangażowani w powstanie tego filmu, to są właśnie Kanadyjczycy, którzy są tak wszechstronnie uzdolnieni, bo aktorzy, którzy odtwarzają postaci już Holmesa i Watsona, czyli Michael Coleman i J.P. Winslow, no to są aktorzy teatralni, ludzie, którzy pracują w dubbingu,
Cummingach. To są właściwie takie nazwiska, które są mimo wszystko gdzieś tam do pewnego stopnia w Kanadzie kojarzone. Dlatego też ja trochę się zastanawiam nad zasadnością określenia właśnie Dollar Baby w przypadku tego akurat konkretnie projektu, bo po pierwsze to jest film, który trwa 65 minut, więc on też nie jest wcale takim żadnym tam krótkim metrażem, a po drugie jest on zrealizowany naprawdę profesjonalnie. Tutaj o tej amatorszczyźnie wcale nie ma mowy. Dodatkowo też reżyser właśnie poprzez umieszczenie pewnej sceny po napisach chyba daje widzom szansę na to, że ta historia może zostać poszerzona o jakieś tam, nie wiem, kolejne przygody, czy kolejne historie opowiadane albo przed Watsona, albo przed Nortem. A on to powiedział wprost na panelu. Wiesz co, J.P. Winslow, który gra młodego Holmesa, on też gra świetnie, tak samo jak młody Watson. On, tak jak mówisz, on nie jest w ogóle filmowym aktorem. On w filmografii na IMDb ma dwie produkcje. Właśnie Sprawę doktora i jeszcze jakiś jeden short. Bo Michael Coleman, który gra młodego Watsona, który też jest fantastyczny, on ma dużo więcej tych produkcji filmowych. I grał chociażby w kilkudziesięciu odcinkach, jak to było po polsku, dawno temu. Once Upon a Time. On tam grał Wesołka, jednego z krasnoludków. To jest chyba taka jego największa rola telewizyjna, bo pozostałe to są jakieś tam gościnne występy. Ale pasował na pewno. No. Tabitha Hall, czyli córka, czyli ta nowa postać, to jest w ogóle kuzynka reżysera. Ona Joanna też zagrała w kilku ciekawych produkcjach telewizyjnych. No ja kingowo ją kojarzę z Dallas 63. Ona tam grała chyba w dwóch odcinkach. Doris Dunning, to była żona, nie wiem czy ty oglądałaś ten serial, żona faceta w Derry, który mordował i którego powstrzymał główny bohater przed zamordowaniem rodziny. Także też ma kingowy epizod na koncie. No i aktorsko wypada świetnie. No ten Jory wypada tak sobie. Jest bardzo mocno przerysowaną postacią. Nie wiem nawet, kto go grał, czy to jest jakiś aktor, który gdzieś tam go możemy skądś kojarzyć, ale jest bardzo, bardzo przerysowany. Co prawda to mi jakoś tam bardzo mocno nie przeszkadzało, ale tak jest po prostu. Tak, on wypada najbardziej nienaturalnie i w sumie najbardziej nowocześnie, bo jak patrzyłam na wszystkie sceny z Jorym, to miałam wrażenie, że jest to aktor właśnie młody, współczesny, którego ktoś na siłę próbował ucharakteryzować na postać z epoki i on się totalnie właśnie w tej stylizacji nie odnajduje. To po pierwsze, a po drugie jest tam kilka takich fragmentów, kiedy Jory, artysta, maluje obrazy i to są sceny tak karykaturalne i tak przerysowane, że aż zęby bolą po prostu, jak on tam przy tej, wiesz, przy tej sztaludze tam się wykrzywia i te miny takie robi, to ja po prostu się za głowę łapałam w ogóle, co tutaj za jakieś schematy i takie właśnie uogólnienia się reżyserowi załączyły, ale to jest jedyny w sumie słaby punkt pod kątem aktorskim, bo no jeszcze wracając właśnie do tych głównych tutaj, do tych aktorów, od których zaczęliśmy, czyli do Davisa i Crosby, to oni w tych scenach wspólnych są naprawdę kapitalni i pod kątem realizacyjnym też bardzo podoba mi się to, jak te sceny są fotografowane właśnie, że oni bardzo często znajdują się oboje w kadrze. I mam takie wrażenie, że od samego początku, jak zaczęli pracować nad tymi postaciami, to jakaś taka fajna chemia pomiędzy nimi się wytworzyła. I to strasznie czuć w tych scenach, że oni się autentycznie dobrze bawią. Tam wiesz, te jakieś momenty, kiedy się tam przekomarzają, albo tam mówią chórkiem, czy tak, to takie właśnie porozumienie ponad tym wszystkim. To jest w ogóle super. Dodatkowo wszyscy widzowie, którzy kojarzą Williama Davisa z roli palacza, no to właśnie mają takie wyobrażenie faceta właśnie ciągle takiego nachmurzonego i takiej szarej eminencji, która gdzieś tam knuje, kombinuje i co tylko. Natomiast William Davis jest szalenie serdecznym i sympatycznym człowiekiem. To we wszystkich wywiadach i rozmowach z nim widać, że jest w ogóle zabawny i taki pozytywny. I bardzo, bardzo się cieszę, że miał okazję wreszcie zagrać też taką postać właśnie radosną, taką uśmiechniętą. Super. Ale wiesz co, on tyle razy się gościnnie pojawił
pojawił w różnych serialach, bo wiesz, ja nie śledzę jego filmografii, ja nie jestem tym typem fana, który gdzieś tam, wiesz, śledzi, ogląda wszystko, Gillian Anderson, czy Davida Duchownego, czy reszty, ale oglądam dużo seriali i on się dość często pojawia, gdzieś tam mi przewija, trafiam na niego i bardzo często gra też pozytywne role, przy czym to są epizody, nie? Gdzieś tam w serialach, ale mnie on się wcale już nawet tak nie kojarzy, jako taki właśnie złol z tego konkretnego jednego serialu, bo go już widziałem w przeróżnych wariantach, nie? Ale mówisz, że chemia między nimi, ona jest fajna, bo tak. Na samym początku to jest po prostu pielęgniarka, a on jest takim trochę gburem, ale gdy tam na skutek dialogu ona odkrywa, że to jest doktor Watson, to w niej się budzi taka fangirl, nie? Ona tak, jak dziecko, tak uśmiechnięta, podskakuje, tak, opowiedz mi, to ty jesteś ten doktor Watson, no a potem dostajemy dodatkową podbudowę w scenie po napisach, bo dowiadujemy się, kim jest ta postać. Natomiast zanim jeszcze przejdę do tej sceny po napisach, oprócz aktorstwa wykonanie jest fantastyczne tego filmu. Co prawda, nie wiem, czy my czytaliśmy opowiadanie, więc z tym nie mamy problemu, ale na przykład kumpel mi pisał, że mu napisów trochę brakuje w tym, bo tak. Jest pieruńsko przegadany ten film. Bo tak jak oglądaliśmy to na festiwalu, no to było dużo, wiesz, gdzie prawie nic się nie mówiło, albo bardzo mało, a tutaj gadają. Ja nie wiem, czy to jest akcent kanadyjski, czy oni udają akcent brytyjski, w sumie nie wiem, jak brzmi akcent kanadyjski za bardzo, ale jest tego gadania mnóstwo i w zasadzie cały film jest przegadany, bo najpierw jest opis całej historii tego rodu, kto jest kim, kto co robi, kto jakie ma problemy i jakie ewentualne motywacje do zabicia głowy rodziny i potem gadanie o całej sprawie i jak znaleziono zwłoki i bla, bla, bla i potem w środku dalej gadanie. Mnie to nie przeszkadzało, no to tak sobie wyobrażam, bo już dawno nie oglądałem żadnych Sherlocków Holmesów, ale no tak tylko sugeruję, że tak tylko tutaj podkreślam, że to tak wygląda, nie? Ale całe wykonanie fantastyczne. To jak wiesz, wyglądają postacie w większości, to jak wygląda miejsce akcji i tak dalej. W tych klasycznych opowieściach z Sherlockiem Holmesem to często właśnie cała fabuła była prezentowana w taki sposób, że oni siedzieli sobie i po prostu rozmawiali. Mnie też bardzo zaskoczyło i spodobało mi się to, że właśnie zdecydowano się na wprowadzenie tej dodatkowej przestrzeni czasowej, czyli tego właśnie roku 39, bo oni to też mogli rozegrać inaczej. Wystarczyłoby, wiesz, jakiś taki reżyser, który nie miałby pomysłu do końca i mielibyśmy ujęcie doktora Watsona. Może nawet nie musiałby grać go żaden znany aktor, tylko wiesz, pusta kartka, jakieś tam pióro zamoczone w atramencie. Albo głos z offu, nie? Właśnie, albo głos z offu. Chociaż ten głos z offu tutaj się pojawia i mamy też całkiem sporo właśnie tych scen związanych z retrospekcjami w odniesieniu do tej całej rodziny Hallów, ale też fajne jest również to, że to wszystko nabiera takiego dynamizmu i że to się robi w sumie dość złożona konstrukcja, bo mamy historię, mamy bohatera, który opowiada historię i w środku tej historii jest jeszcze bohater opowiadający historię, czyli tak, Watson relacjonuje Norton o tym, jak Lestrade przyjechał i opowiadał jemu i Holmesowi o kimś, nie? Więc to się robi już taka naprawdę szkatułkowa historia, opowieść w opowieści. I tak, w przypadku tego, co powiedziałeś odnośnie braku napisów, zwłaszcza jeśli oglądało się ten film premierowo na tym festiwalu w środku nocy, to tutaj było bardzo łatwo zgubić wątek. Naprawdę, ja też w pewnym momencie, gdyby nie to, że kojarzyłam opowiadanie i mniej więcej znałam, bo tutaj niektóre dialogi i niektóre sformułowania są rzeczywiście z Kinga przeniesione 1:1, więc to... No, 1:1. Tak. Ja też byłem bezpośrednio po lekturze, więc no, wyłapywałem to, że w zasadzie bardzo często mówią dokładnie to samo, co na kartach książki, nie? No, ale taki, jakiś taki właśnie widz, który może nie do końca tak sprawnie operuje językiem angielskim, albo który faktycznie spodziewa się jakiegoś takiego dynamicznego filmu, w którym się będzie dużo działo, to może się troszeczkę od tej produkcji mimo wszystko odbić. Ja mam też takie wrażenie pewnej teatralności. To by się też świetnie sprawdziło właśnie na zasadzie sztuki teatralnej, bo to się właściwie rozgrywa tylko w dwóch przestrzeniach, nie? Ta główna akcja. W domu Holmesa, kiedy dowiadujemy się, co to za sprawa i że musimy jechać, i później już właśnie w tym zamkniętym pokoju, kiedy zagadka zostaje rozwiązana. No a przez to, że dołożyli jeszcze właśnie ten szpital polowy, który mieści się w tej rezydencji, więc wspomnienia Watsona
automatycznie się odtwarzają i pojawiają, no to też jest w sumie fajne wykorzystanie tej przestrzeni i oni też te lokacje, które zostały przez nich znalezione, to też jest kapitalna robota naprawdę, to te budynki to mają duszę, w ogóle cała ta produkcja wydaje mi się szalenie klimatyczna od właściwie całej tej sekwencji początkowej przez czołówkę, która moim zdaniem jest świetna, tam ta animacja jest świetna. Szalenie właśnie w duchu Holmesa, jeśli do tego dodamy jeszcze też kapitalną muzykę, muzyka jest świetna, te wszystkie właśnie nuty wygrywane skrzypcami, cytrą, które przywodzą też właśnie na myśl te motywy z filmu Guya Ritchiego albo z tych ostatnich właśnie ekranizacji Holmesa dla BBC, no to wszystko jest spójne z całym tym uniwersum Sherlocka Holmesa i mam wrażenie, że reżyser tutaj naprawdę zna się na materii i czuć takie właśnie też fanostwo, nie? I takie umiłowanie. No tak, on to mówił, wiesz. On to podkreślał, że on jest wielkim fanem Sherlocka Holmesa, nie tylko on, bo tam więcej osób było pracujących przy tym filmie, że jest wielkim fanem Sherlocka Holmesa, wielkim fanem Stephena Kinga, no i wiesz, no i to opowiadanie było dla niego właśnie tym połączeniem dwóch największych życiowych pasji i dokładając do tego trzecią pasję, czyli filmowanie, tworzenie filmów, no to mówił, że musiał to zrobić, nie? To było coś, co musi po prostu zrobić, no i czuć, że robił to fan, nie? Fan zarówno Kinga, jak i Holmesa, fan obu produkcji. A w ogóle to, co powiedziałaś o tej lokacji, to jest też fajne, że przeniesiona w te czasy wojenne jest lokacja, że to się dzieje w tym samym miejscu, bo to prostym schematem uzasadnili, dlaczego zaczyna opowiadać tę historię, nie? Że to nie jest taka historia z dupy, znikąd, z nieba wzięta, tylko oni się znajdują w tym samym miejscu. Nie? A tam jest w ogóle też piękne połączenie, motyw, wiesz. Fajny. Ta scena przed czołówką kończy się w momencie, kiedy Lord Hall zamyka te drzwi, zatrzaskuje, a po czołówce pierwszą scenę, jaką dostajemy, to jest chwila, kiedy kapitan Norton otwiera te drzwi, więc to już widać, że to jest po prostu to samo miejsce, nie? Taki prosty patent, ale jest w stanie bardzo mocno właśnie widza już konkretnie umiejscowić właśnie w tej lokacji, w tej przestrzeni i to wszystko jest tak super ogrywane. Tam nawet są te portrety też, które w pewnym momencie ta pielęgniarka ogląda, nie? I to wszystko jest, no to super po prostu. To ja się naprawdę nie spodziewałam, bo jak rozmawialiśmy o tym, że właśnie ten film będzie i że sprawa doktora, to ja tak się w sumie zaczęłam ekscytować bardzo mocno, że wow, super, to fajny tekst i Holmes i w ogóle, będzie ekstra. A potem tak zaczęłam się zastanawiać, że kurczę, ale czy ty sobie za bardzo nie podnosisz oczekiwań mimo wszystko? Bo ten film mógł być nieudany, nie? To sam powiedz, mieliśmy na tych festiwalach sporo takich produkcji, które były genialne, były średnio udane i były zupełnie chybione, albo przetworzone faktycznie w taki amatorski sposób, że to aż zgrzytało. A tutaj naprawdę mam wrażenie, że oni odwalili kawał doskonałej filmowej roboty. Pomimo tam jakichś właśnie drobnych zgrzytów związanych z tymi niedoróbkami aktorskimi, ale to naprawdę można im wybaczyć, bo historia totalnie porywa, więc to są takie właśnie tylko minusiki, które warto odnotować mimo wszystko, ale absolutnie nie psują seansu. No, ja też byłem podjarany mocno, bo ja ten film śledziłem jakoś tam od momentu powstania, czyli te kilka lat, no i wiesz, no teraz nie ma gdzie obejrzeć dolarów, już naprawdę bardzo ciężko jest zdobyć. Jak gdzieś wypłynie, to jest cud, nielegalnie zwykle. To jest na tyle profesjonalny film, że nielegalnie raczej nie spodziewałem się, żeby gdzieś wypłynął. Tylko, że ja byłem podjarany bardziej obsadą. Jak widziałem te dwa nazwiska, to wiedziałem, że to będzie profesjonalny film, nie? I jeszcze długi, a od dawna mnie trochę tak, wiesz, brało, żeby skądś te długie dolary znaleźć, bo jest tam też, również leciał na festiwalu Wszystko jest względne, który jest jeszcze dłuższy, chyba ponad 70 minut, więc już prawie pełnometrażowy film. Wiesz, od momentu, jak się dowiedziałem, że istnieją też takie długie dolary, to bardzo chciałem je obejrzeć. A ten dodatkowo bardzo profesjonalny już się zapowiadał, patrząc po... Chociaż plakaty ma słabe. Bardzo, jeden plakat jest naprawdę beznadziejny, ale to jest taki teaser poster, a drugi to jest z tą krzyczącą służącą. Służącą, tak. Pielęgniarką, nie służącą, tylko służącą, sprzątaczką dobrze. Czy coś. Ja wiesz co, ja sobie go wykadrowałem na podcast, ale dzisiaj jak oglądają czołówkę, to nie, ja wybiorę coś z czołówki, nie?
jakoś to ładnie zrobię. Szczególnie, że mówimy dużo o Sherlocku, więc to w zasadzie jest podcast Sherlock Holmes i sprawa doktora, a nie sama sprawa doktora. No właśnie. Bo plakaty ma koszmarne. Ale nie wiem, czy widziałaś ten wcześniejszy. On może być gdzieś na IMDb, gdzieś tam w grafice ten, wcześniej. To ten on jest plakat, na którym taki... jest kot, budynek i te głowy aktorów tak poprzeklejane. No, taki koszmarny zielony. No. Jest, wow. Katastrofa. Ale to jest, wiesz co, to jest jakiś teaser poster. To tak jak pamiętam, jak jechaliśmy na spektakl Misery do Warszawy, to też najpierw był taki teaser poster z aktorami, który wyglądał źle, a potem zrobili nagle bardzo fajny plakat. A propos Misery, to w ogóle, wiesz, jak się pojawia ta pierwsza scena, kiedy doktor Watson, starszy doktor Watson, leży w łóżku chyba ze złamaną nogą i przychodzi do niego pielęgniarka i mówi, że ja jestem twoją pielęgniarką, ty jesteś moim pacjentem, to poczułam ciarki trochę. Jakieś takie... Właśnie, szczególnie, że za chwilę okazała się trochę jego fanką, nie? No, to tak, prawda? No. A właśnie, a co z tymi nawiązaniami? Udało ci się wyłapać jakieś? Czy to jest raczej taka produkcja, w której... Znaczy, pomijając Tabitę, no bo to jest raczej takie nawiązanie właśnie wprost. Coś udało ci się wypatrzeć? Nie, chyba nic nie ma. Chyba nic nie ma. To nie zawsze są, nie? Mhm. Ja tu nic nie zauważyłem. No ja też. Ja właśnie te sceny a la Misery i Tabita, nie? To są takie właśnie dwa skojarzenia, które są no na tyle czytelne, że nawet taki laik jak ja je wypatrzył. Ale myślałam, że coś tam jeszcze upchną, ale spoko. Ja to nawet na Misery nie zwracam uwagi, bo ja zwykle na takie, wiesz... nieoczywiste, znaczy nie wprost nawiązania, czy tylko takie, które czujesz, a nie widzisz, to ja ich zwykle nie biorę nawet pod uwagę jako nawiązania. Ja muszę mieć twarde dowody, wiesz, i czarno na białym napisane, to jest tutaj nawiązanie, a nie jakieś tam, że czuję daną scenę z danego dzieła tutaj. Takim jestem odbiorcą, widzę. Ale wiesz, jeszcze jest na początku, w momencie, kiedy Lord Hal mówi o tym, że zmienił testament, to też jest tam taki moment, że mówi, że forever and forever and forever. I tak mówię, oho. No, faktycznie. Dobra, wiesz co, jeszcze warto by wspomnieć o tej scenie po napisach i o tym, co mówiłem o kontynuacji ewentualnej. Ponieważ tutaj znów spoiler, w scenie po napisach dowiadujemy się, kim jest pielęgniarka. Ona mówi, że nazywa się Doreen Norton, kapitan Doreen, i jest córką Irene Adler. No tak. Ja niestety muszę się przyznać, że musiałem googlować, także tak źle jest ze mną, bo nie wiem, nie wiedziałem, co to za postać. Natomiast już w samym filmie mamy zapowiedź takiej kolejnej opowieści, nie? Bo ona tam mówi, no to teraz ja mam dla ciebie opowieść i na tym się kończy ta scena, nie? Czyli to już jest taka zapowiedź czegoś, natomiast ty mówiłaś właśnie o tym, że to mogłoby być coś więcej. Nie wiem, czy oglądałaś ten panel z twórcami i z aktorami. On jest bardziej tak na zasadzie takiego reunion, nie? Takiego spotkania po latach, bo to pomimo tego, że minęły 3 lata, to jednak tam się bardzo dużo osób pojawia i takie tam wspominki, ale tam twórca wspomina o tym, że chciałby zrobić serial i że to miał być pilot, serial miał mieć 8 odcinków, miały to być właśnie przygody starego doktora Watsona i kapitan Norton i z retrospekcjami właśnie o młodym Sherlocku Holmesie i młodym Watsonie. Przy czym on nie ma praw do tego i w sumie, co mnie zdziwiło, te prawa musiałby wziąć od Kinga, czego trochę nie rozumiem. Bo przynajmniej tak tam mówili, czego nie rozumiem, bo to no jest to kontynuacja postaci od Kinga, ale z drugiej strony Norton jest w ogóle wymyśloną postacią, więc King nawet jej nie wymyślił, ona jest wymyślona do tego filmu. No ale mówią o tym, że nie ma w tej chwili praw i w sumie Denis Crosby, bo tam wszyscy zareagowali bardzo optymistycznie. Tak, Denis Crosby euforia, od razu pytała, jak mogę pomóc. Przy czym, wiesz, no euforia to jest w tym momencie, a potem każdy ma swoje sprawy i podejrzewam, że to raczej zdechnie i nie będzie kontynuowane, ale Crosby od razu zareagowała, jak mogę pomóc, bo jednak z nas tu wszystkich, pomimo tego, że Kinga nie widziałam dawno, to jakieś tam miałabym pewnie największe szanse na dotarcie do niego. Mówiła o tym, że dostała dedykację na książce Cmentarz Rozwierzaków. Ty jesteś Rachel Crosby, a Rachel Crosby to ty. Się tym chwaliła, więc jakoś tam King ją mówił do niej, że ona jest urodzoną Rachel Crosby, właśnie Rachel Creed, przepraszam, Jezus Maria. I ty widziałabyś taki serial na przykład?
No jasne, tu jest pewnie jeszcze cała masa historii, które dr Watson mógłby opowiedzieć. Ja też tę scenę po napisach odebrałam troszeczkę inaczej, bo ona tam wcześniej w tej rozmowie wypływa, że przeniosła się z mamą do Stanów Zjednoczonych, gdzie tam był, opiekował się nią ojczym, a swojego ojca nie znała i on nie żyje. I tak ja to tak później, jak się dowiedziałam, kim jest ta postać, że to jest córka Adler, to tak pomyślałam sobie, że może reżyser też wpaść na taki pomysł, że to będzie córka Adler i Sherlocka Holmesa. Też taka myśl mi gdzieś tam zaświtała, no bo gdzieś cała ta postać Adeline Adler to jest przecież wielka ukochana Sherlocka Holmesa. To jest taka kobieta, którą Holmes był zafascynowany, więc gdzieś tam jakieś pole manewru w tym kierunku bym widziała. Zresztą, jeśli to wszystko byłoby realizowane w taki sposób i z takim serduchem jak sprawa doktora, to ja jak najbardziej, dawajcie. Nie tylko 8 odcinków, ale i więcej. Widać, że mają pomysły, widać, że potrafią robić ciekawe historie, więc spoko. Mam nadzieję, że ten pomysł będzie kontynuowany i że ten projekt nie umrze. Fajnie byłoby jeszcze coś zobaczyć. Tym bardziej, że to jest do pewnego stopnia jakiś tam powiew świeżości i coś takiego, co gdzieś poszerza ten świat. Cały ten wątek właśnie z alergią Sherlocka Holmesa. To jest w sumie też kapitalny pomysł. On by tę sprawę rozwiązał pewnie w trzy sekundy, gdyby nie te cholerne koty, które się tam po tej posiadłości pałętały. To wszystko jest naprawdę strasznie ciekawe i też zabawne, bo myśląc o kolejnych odcinkach, jestem pewna, że te historie byłyby też przepełnione humorem i takimi właśnie fajnymi scenami na linii Holmes-Watson, bo widać, że ci aktorzy już w tych momentach no, naprawdę świetnie grają z sobą i tutaj też można by te wątki i te ich rozmowy podnieść na jeszcze wyższy humorystyczny poziom, co też myślę, że byłoby ciekawym spojrzeniem nieco innym na tych bohaterów. No, ja też byłbym za. Z przyjemnością bym to przygarnął i patrząc na ten film, jak jest dobrze zrobiony, dobrze zagrany, to mogłoby być coś naprawdę ciekawego. Dołożyć tutaj kolejne przygody i gdzieś tam rozbudować większą całość, a dodatkowo jakieś tam sprawy odcinka, ale też byłoby to coś szalenie ciekawego w kontekście Kinga, bo filmy amatorskie raczej nie mają kontynuacji. Właśnie. Raczej nie ma czegoś takiego, żeby powstawały sequele. Na tym festiwalu poleciał jedna kontynuacja, która była prequelem tak naprawdę do Buntu Kaina. Ona nie była dobra, no ale to jest chyba jedyny przypadek filmów amatorskich, Dollar Babies, gdzie powstało coś w rodzaju drugiej części z trochę innym tytułem, ale właśnie rozgrywające się wcześniej. No a tutaj byśmy dostali coś na ogromną skalę, nie? Nagle serial rozpoczęty Dollar Baby. I tylko, że ja nie wiem, czy to nie trzeba by, nie wiem, jakichś innych umów podpisać, bo nie widzę tego raczej jako, wiesz, rzecz gdzieś tam udostępniana na tych samych zasadach co Dollar Babies. Czyli, no właśnie. Czyli powstałoby 8 odcinków, których nikt nie obejrzy, nie? I może zostaną puszczone na jakichś festiwalach, ale z drugiej strony kto na festiwalu puści 8-odcinkowy serial, więc to, nie wiem, wydaje mi się, że to już by musiało być chyba jakoś podpisane jako profesjonalna ekranizacja i nie wiem, gdzieś jakaś umowa z jakąś platformą streamingową, która by to dystrybuowała albo nie wiem, no w jaki sposób to by musiało już wypłynąć bardziej legalnie do odbiorcy, co pewnie nie byłoby problemem w przypadku Kinga, bo King raczej nie robi problemów z takimi rzeczami i bywa, że za symbolicznego dolara sprzedaje również i profesjonalne ekranizacje, a nie tylko Dollar Babies. No, chciałbym, żeby coś takiego powstało, ale nie sądzę, żebyśmy się tego doczekali. No wiesz, 8-odcinkowy serial, ale jest też sporo konwentów i właśnie zlotów fanów Sherlocka Holmesa, więc to też mogliby po prostu target znaleźć wśród fanów prozy Conan Doyle'a, tym bardziej, że no, tak jak słusznie zauważyłeś, kapitan Norton jest postacią, którą wymyślił reżyser, więc gdzieś tam, kiedy mówiłam o tej całej świeżości i o tym, że to jest w sumie dość no, nowatorski projekt, no, to jest kolejny argument właśnie, że
że można by uderzyć w kierunku fanów Sherlocka Holmesa. Ja też jeszcze przed nagraniem zapytałam Mando, czy wie, ile jest w ogóle ekranizacji tego opowiadania i się nawzajem zdziwiliśmy, że tak niewiele, bo aż zaskakujące, że żaden z twórców Dollar Baby nie sięgnął wcześniej po historię o Sherlocku Holmesie. To jest... Z tego, co podaje Stephen King Short Movies, była jakaś ekranizacja w 2013, ale ja nie mam pojęcia, co to jest. Ona jest krótka, trwa 19 minut. Podejrzewam, że 19 minut to nie będzie nic dobrego w tym przypadku. No ale wiesz, no nie mogę oceniać. Nie? I jest jeszcze podana trzecia, ale ona tam nie ma nic podane. Ani roku, przy roku produkcji jest znak zapytania, przy czasie trwania jest znak zapytania, więc nawet nie wiadomo, czy ona powstała. Bo z tymi dolarami to jest, wiesz, różnie. No, póki on gdzieś nie wypłynie, to w zasadzie nic nie wiesz. A też bywało, że były filmy, które powstały już ileś tam lat temu, a one miały na przykład na tym festiwalu dopiero premierę, pierwszy ich pokaz premierowy. A chociaż, nie wiem, IMDb na przykład wcześniej podawało, że to jest sprzed 4 lat film, a potem była zmiana, że premiera tego dnia konkretnego, nie? Także no z dolarami to jest różnie, no ale faktycznie, no nie sięgano jakoś tak jak po inne, nie? Naście razy gdzieś tam, czy dziesiątki nawet. No właśnie, to ciekawe, z czego to wynika, a tu okazuje się, że ten film, który obejrzeliśmy, to doczekał się nawet tam jakichś pojedynczych nagród za adaptację i dla aktora. Michael Coleman chyba dostał jakąś tam nagrodę za wykreowanie postaci Johna Watsona. On też był pokazywany na różnych tam mniejszych festiwalach, więc gdzieś tam ta produkcja jednak krąży, żyje. I nawet się zastanawiałam, jakby to było zobaczyć ten film na dużym ekranie i tak sobie zamarzyłam, że fajnie byłoby przy okazji właśnie jakiegoś tam konwentu związanego z Sherlockiem Holmesem mieć okazję zobaczyć jeszcze raz ten film właśnie na ekranie kinowym. To byłaby świetna przygoda. Jeszcze jakby to było połączone z jakimś tam komentarzem reżyserów lub twórców, bo wokoło tej produkcji jest też sporo właśnie takich fajnych historii, o których oni mówią w przeróżnych miejscach. Takie miłe zbiegi okoliczności, albo to, że muzyka została napisana przez tam kogoś z rodziny reżysera, więc to są takie fajne właśnie opowieści, które sprawiają, że ta produkcja też dodatkowy punkt jakiś tam za zaangażowanie i za ludzi, którzy pracowali nad nią w ramach właśnie jakiegoś tam wolontariatu nawet i że całe rodziny się w to angażowały, super, nie? I że to wszystko jest zrobione tak właśnie z takim wszechstronnym jakimś podejściem do tematu i z tą dbałością o szczegóły. No brawo. Cieszę się, że miałam okazję obejrzeć ten film. I dobrze, że on przez jakiś czas wisiał, nie? Bo to z tych wszystkich streamingów, które... No, bo to był drugi dzień. Tak. Nie zdjęli go od razu. 24 godziny wisiał ten streaming, no. Nie wiem, czy zapomnieli, czy co. Ale co z tego, skoro teraz już nie można? No właśnie, my tu mówimy od nie wiem ilu, bo siedzę w ciemnym samochodzie, więc nawet nie mam licznika przed oczami, a o filmie, którego no, słuchacze niestety nie mają możliwości obejrzeć. Ja mam nagranie, ale nie jest ono, znaczy nie jest dobrej jakości, ale trzeba się tam trochę przy nim pobawić i wyedytować, bo waży pieruńsko dużo. Ale no nie wiem, czy jakby ktoś mnie bardzo prosił, to bym pewnie mógł to gdzieś wrzucić czy udostępnić, ale nie składam takich deklaracji może publicznie. Natomiast samego filmu obejrzeć no, nie można legalnie, nie da się i pewnie już nie będzie można, bo podejrzewam, że takie festiwale online już się niestety nie powtórzą, a szkoda, bo bym chciał, żeby to się stało cykliczną imprezą. Natomiast no, dzisiaj w podcaście mówiliśmy na tyle dużo i o Holmesie, i o opowiadaniu, że to jest chyba i tak, myślę, przystępne dla każdego słuchacza, więc tak czy siak wyszła ciekawa audycja. Film polecamy, tylko że polecać to se możemy, skoro wy go nie obejrzycie, bo nie macie gdzie. Będziemy dawać znać, jak gdzieś wypłynie, albo no. Będzie można zobaczyć na jakimś tam... I bardzo fajnie było pogadać o Sherlocku Holmesie. No ja niestety tutaj z punktu widzenia laika, ale w sumie większość moich rozmówców jest często z punktu widzenia laika, także czekam tutaj, droga Bogusio, na twój autorski podcast, który będę mógł sobie słuchać i rób go. Ja tam chętnie pomogę. Nawet jak nie będę ci montował, to ci wszystko wyjaśnię, wytłumaczę. Także od spraw technicznych się w ogóle nie martw. Dobrze, dziękuję. Rób tym to. Bardziej, że tego jest naprawdę tona. Ostatnio dokopałam się właśnie do
serii Mank, które też są wzorowane na Sherlocku Holmesie. W Polsce ukazuje się też cała masa właśnie tych rzeczy. Jest i Enola Holmes w wersji filmowej, i komiksowej, i książkowej. To wszystko też bazuje na Sherlocku Holmesie. Mamy przecież komiksy Czwórka z Baker Street i później jeszcze są właśnie Sherlock Holmes i Wampiry Londynu, Sherlock Holmes i Necronomicon. To wszystko ukazało się po polsku, więc materiał jest naprawdę potężny, ogromny, nic tylko siadać i nagrywać. No właśnie. No to jedziesz. W Polsce chyba nie ma takiego podcastu, a przynajmniej ja nie kojarzę, więc wchodzisz w niszę i zapełniasz ją. Czekamy. Oby tak było. A Radio SK tutaj było tym takim pierwszym nośnikiem, tak jak czasami seriale mają swojego pierwszego pilota w innym serialu, jak Flash pojawił się w 2 odcinkach Arrow i to był jego pierwszy pilot, a potem właściwy pilot już w serialu, tak tutaj w Radio SK. Nowy podcast i niech to będzie tak jak z Flashem, może nie jakościowo, ale tak, że powstało 7 sezonów, a nie tak jak w Supernatural, gdzie próbowali spin-offy wciskać, a nic z tego nie powstało. Albo tak jak w Archiwum X, gdzie też były spin-offy z Samotnymi Strzelcami, który powstał jakiś tam serial, ale to za krótko, masz robić więcej. Dobra, nie Dobrze. Przeciągamy, Dziękuję. Czekamy i bardzo się cieszę, że znów mogłaś zagościć w Radiu SK. Mam nadzieję, że niedługo znów się uda coś nagrać. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję ci, Mando, bardzo serdecznie. Dziękuję słuchaczom. Idę pogłaskać kota, bo mam tylko jednego, a nie 10. Trzymajcie się ciepło. A Stephen King w ogóle jest przecież właścicielem psa i miłośnikiem psów, także w sumie nie wiem skąd te koty. Ale wyobraź sobie, co by było, gdyby Sherlock Holmes miał alergię na psy. To cała sprawa psa Baskervillów. Dobrze, nie przedłużając, ja również dziękuję i do usłyszenia, moi drodzy. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć!